Targi są bardzo potrzebne, bo promują wytwórców czy producentów maszyn i urządzeń rolniczych. Polska teraz w najbliższej przyszłości będzie stawiała na innowacje, na nowe technologie, a w przetwórstwie, w rolnictwie te nowe technologie są bardzo, bardzo potrzebne i to jest tutaj pokazywane. My mamy program rozwoju obszarów wiejskich, w którym 37% środków będzie przeznaczone właśnie na nowe technologie, na modernizację gospodarstw rolnych, z tego duża część na produkcję maszyn, na innowacje, produkcję tych maszyn, bo przyszłością Polski jest zwiększanie, właśnie wprowadzanie nowych technologii, co daje wartość dodaną, a jednocześnie wprowadza konkurencyjność produktu. I naszym zadaniem jest, jeśli chodzi o gospodarkę, żeby z obecnych 30% kapitału, który wytwarza eksport, a 70% tych przedsiębiorstw, które wytwarzają, jest w rękach osób zagranicznych, żeby ten wskaźnik poprawiać. My nie chcemy walczyć z kapitałem zachodnim, tylko chcemy myślą swoją przedsiębiorczością wprowadzać na rynek, żeby rolnicy kupowali nasze urządzenia, bo obecnie jest tak, że większość tych bardziej skomplikowanych urządzeń to są urządzenia zagraniczne, polskie narzędzia do bornika, do siania nawozów są polskie. W dużej mierze mamy szereg i bardzo wiele zakładów, ale tu chodzi o to, żeby technologicznie podnosić poziom i wypychać, no tak jest zasada rynku, zewnętrzny kapitał, bo tylko wtedy będzie poprawiany dobrobyt w Polsce. Są możliwości, będą możliwości eksportu polskich maszyn, one są już eksportowane na rynki afrykańskie. Tutaj prowadzimy też rozmowy z ambasadami, są misje gospodarcze i wierzę w to, że ta część właśnie, jeśli chodzi o maszyny i urządzenia rolnicze, będzie rozwijana, bo znam część przedsiębiorców, wiem, że są ludzie, którzy potrzebują trochę wzmocnienia kapitału i że nie będziemy gorsi za jakiś czas od innych państw Unii Europejskiej.